Halo widzowie, witam was. Kolejny odcinek The Long Dark. Możecie zostawić lajka na sam początek. Kontynuujemy sobie naszą historię. Słuchajcie, muszę się do czegoś przyznać. W poprzednich odcinkach mówiłem, że nie mam mapy. Kiedy klikam M, pod którym była mapa, ta mapa się nie pokazuje, stąd te moje wnioski, że tej mapy nie mam. Natomiast kompletnie zapomniałem o tym, że ja przecież zmieniłem przycisk do mapy i mapy nie odpalam pod M, tylko pod przycisk na myszce. I muszę przyznać, że jestem turbo giga dzbanem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek zrobię coś takiego, ale no. Ja, znaczy inaczej, no ja uważam, że ja jestem mega dzbanem, ale naprawdę do tej pory nie sądziłem, że aż takim, nie? Jest mega kurwa głupio mi, nie? Z tego powodu. No i mam tu wszystko mam oznaczone. Wiem, gdzie mam iść, wiem, gdzie mam iść, wiem, gdzie mam iść tą skrytkę z zapasami. Tutaj jakieś tego, tutaj jakieś tego. I tutaj mamy tą misję najlepsza obrona, czyli gdzieś tutaj musimy znaleźć ten niedźwiedzią dzidę. Czyli musimy udać się do tego tunelu i opuścić to aktualne miejsce, w którym jesteśmy. Przy okazji chciałbym tutaj znaleźć tą skrytkę z zapasami, tylko może być ciężko, ponieważ jest ciemno. A wydaje mi się, że i tak tu jeszcze kiedyś wrócimy, więc nie ma co teraz w tej ciemnicy chyba szukać. Wyrzućmy to swoją drogą, już mi się nie przyda. Już powoli się robi się jasno. No mega głupie mi z tego powodu, że przecież zapomniałem kompletnie o tym, że ja sobie przebindowałem przyciski. No mega mi głupio z tego powodu. No nie wiem co mam powiedzieć, ale musiałem to powiedzieć wam na samym początku. No i co? Wyczyściłem troszeczkę plecaczek, żebyśmy mieli fajnie dużo miejsca do zbierania różnych nowych ciekawych rzeczy. I spróbowałem też złapać królika na sidła, ale niestety jest to chyba niemożliwe. Mega ciężko się go łapie. Podobno trzeba poczekać 24 godziny, żeby on się złapał w te sidła. O kurde, łe! To my całą tą drogę musimy. Wieża krótkofalowa, co tu się dzieje? Wieża krótkofalowa, stare domostwo rodziny Spence. Kurde, ja bym poszedł do starego domostwa rodziny Spence. To jakaś nowa miejscowa w ogóle, dobra. Podoba mi się to w miarę. O kurde, ale to jaka gigantyczna droga tutaj, my trzeba przejść gigantyczną drogę. Ale to dobrze, że akurat na tą podróż postanowiłem wyczyścić ekwipunek do praktycznie zera, tylko wziąć naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy, czyli bandaże, jakieś środki przeciwbólowe i tak dalej. A wszystkie takie inne pierdoły, jakieś jedzenia, niepotrzebna ilość tych jedzeń została u naszego zioma. No tak coś czułem, że pewnie podwiedzam nowe miejsca i pewnie tam poznajduję różne nowe ciekawe rzeczy. No i jak widać, to się nie myliłem za bardzo. Nie wiem, czy my chcemy iść do tej wieży radiowej. W teorii moglibyśmy sobie takie kółeczko zrobić, czyli tutaj wieża radiowa, potem stare domostwo i kolejny raz wieża radiowa. Ja bym do tego domostwa się udał. Domostwo brzmi jak coś fajnego. Rodzina, teraz rodzina, gościu. Tak brzmi. Miło, domostwo. Więc tam się udał. Kurde, to będzie mega nudna w takim razie ta podróż. Nudna i długa. Bardzo długa. O, wilki. Możemy w sumie zapolować na wilki, żeby mieć co jeść. Aktualnie to za dużo naprawdę tego jedzenia nie wziąłem. To nie jest dużo jedzenia, to jest jakieś 1000 kalorii, no. Nie poszalałem, szczerze mówiąc. Więc chodźmy do niego, czemu by nie? Najwyżej nas pogryzie. Co złego może się stać? Siemano. Czekaj. I stru. Mamy to. Elo. A, ryzyko hipotermii. O kurwa, upuściłem coś. To bardzo niedobrze. Ja nie wiem, czy ja ognisko w ogóle. Znaczy, no widzę, że jestem w stanie zrobić, ale nie mam paliwa w ogóle do tego ogniska. Nie mam drewna. Niedobrze, kurwa. A jakbym go tak te 3 kilo mięsa ściągnął, to 47 minut. Myślicie, że zamarznę?
Ja myślę, że będzie dobrze. A, jest okej. Jest okej, opłacało się. Chyba. Dobra, to chodźmy może do tej wieży radiowej. Jak już tu jesteśmy. Jakbym szedł cały czas tymi torami, to przecież byście umarli chyba z nudów. Bo byśmy tam musieli iść 20 minut. Chociaż po drodze zahaczmy jakieś dwie nowe lokacje. Te wieże i ten domek i ta wieża i będziemy na miejscu. Ty, a potem my musimy wrócić, no da. Ma to sens. Bo przecież musimy mu tą włócznię przynieść, prawda? A nawet jeżeli nie przynieś mu... Dobra, ale i tak nam było zimno, więc to nie ma znaczenia w sumie. No to zapomniałem o tym mechanice. Ale generalnie i tak nam było zimno i to, że wpadliśmy do wody za dużo chyba nie zmienia. Chyba, że będziemy... Aha. No to. Wszystko mokre będziemy mieli. Dobra, damy radę, widzowie, spokojnie. Będzie dobrze. Zbierajmy może trochę kamieni. Ile mam kamyczków? 14, dobra, to na króliki będzie spoko. Tutaj może jagódki? Karłowaty krzak. Mogę to pociąć na patyki, zajmie mi to 10 minut. Robię to. Dlatego, że... Zaraz, kurde, będziemy w takim mega może niefajnym miejscu i wtedy będziemy musieli rozpalić ognisko, a ja nie będę miał żadnego tego, żadnej rozpałki, to będzie mega giga przypał. Znaczy rozpałki, żadnego paliwa nie będę miał, to będzie giga mega przypał. Dobrze idę? W miarę dobrze, gdzieś wieża, a ona jest na samej górze tam. Łe, to nie chce mi się iść. Nie, to nie chce mi się iść. To idziemy do domostwa. Bo nawet nie wiem, jakby tam trzeba było jakoś pewnie naokoło iść. Z lewej strony tam bym musiał. Nie chce mi się. Idziemy do domostwa. Domostwo brzmi w sumie spoko. Pewnie i tak będziemy musieli po tych wieżach sygnałowych pochodzić ostatecznie, więc... Plus chyba. Chyba w końcu tam zajrzymy. Tak czy siak. Tu coś jest też ciekawego, jakaś płytka do polowania. W ogóle to są jakieś bagna, tak? Tak wygląda na takie bagna. Kurde, fajnie to musi być. Znaczy nawet teraz jest fajnie, takie pustkowie, dziwne. Ale ogólnie jak to wszystko się roztopi, to musi być tu zajebiście. O, jakie ryby. Tak generalnie, muszą tu być zajebiste. Dam radę, dam radę. S. Kiedyś na takich bagnach spotkałem tego dzika. Sobie randomowo idę z ziomem, z moim przyjacielem i z takimi bagnami znaleźliśmy sobie takie bagna i ja nagle, nie wiem, chlupię sobie w wodzie, jak byliśmy mali, i chłopie nagle koło mnie takie ale się zastrałem w gacie. I szybko dzida i krzyczę, dzik, kurwa, dzik. A nie widziałem go ostatecznie. Może mi ktoś prantka zrobił, ale ja nawet nie wiedziałem. What have we here? Rękawice nie, ale jedzenie spoko. Możemy wziąć. No, powoli umieram z chłodu, niedobrze, ale jeszcze chyba damy radę iść. Ta, na chillku. Ogólnie to jest mega duże żarcie, bo to każde pałki to w sumie jest jedzenie. Ta, dobrze, że ja to wszystko pozostawiałem, no jednak. Mega, mega dobrze. Bo generalnie, jeżeli chodzi o zdobywanie pokarmu, mając pieprzoną strzelbę, to jest taka bułka z masłem. Naprawdę. Mega łatwo się żarcie tutaj zdobywa. Jeżeli ma się broń, wystarczy mieć przy sobie mięso i bejtujesz tego, bejtujesz wilka i strzelasz mu hedzika, nie? Prosta piła. Dobra, gdzie to domostwo jest? Bo ja nie wiem, czy ja do tego... Nie, no chyba już niedaleko w miarę. Żebym do tego czasu nie umarł. T
Te ogólnie te pałki, czy jak to się nazywa? Kolby. Kolby, pałki. Kolby i pałki w jednym słowie zostały użyte. Pochman, kolby, pałki. Jak na moje 10-letnie poczucie humoru, zawsze śmieszne takie słowa. To one chyba się dobrze podpalają ogólnie. I można je brać jako podpołeczkę. Teraz mi się ten mem przypomniał, jak taki ziomuś gryzie właśnie tą pałkę i coś tam gada. The White Glizzy. Śmieszny ten mem był. One ogólnie jak się cepołowi te gówniaki na pół, to one taki puszek mają w środku. I to się mega łatwo pali ogólnie. Mega łatwo. Totalnie OP to jest. Faktycznie, jeżeli byście potrzebowali rozpalić ogień, a nie mieli jak, to faktycznie wydaje mi się, że to by się nieźle jarało, no. Szczególnie takie suche, ale to chyba z natury jest suche samo w sobie. Ale jak gdzieś by jeszcze leżało oderwane, takie wyschnięte, to już chyba w ogóle by było OP. To jest ten domek tam? Chyba to jest to miejsce, do którego mamy się udać. Dziwne jest, jak patrzysz w dół i nie widzisz nóg. Wkurza mnie to trochę. To jest ten domek tam? Nie, to jest... No coś tam jest! Ale to chyba ten domek tu po prawo. Mogę tu przejść? O, coś czuję, że średnio bym powiedział. No to dobra, to pójdziemy tędy jednak. Już wystarczająco zamarznięci jesteśmy. Nie pogarszajmy naszej sytuacji jeszcze bardziej. I te grzybki by mi się przydały, które się zbiera z kory drzewa. Znaczy z kory drzewa, z pniaków drzewa. Tak zwana Cuba Buba. Bo trzeba w końcu wykonać tą jedną misję, którą mam do wykonania. No nie mogę znaleźć Cuby Buby i tych wszystkich owoców leśnych, no. W poprzednim tym epizodzie, w poprzedniej książce, czy jak to się tam nazywa, było ich mega dużo, ale wtedy nie myślałem, że wykonywanie misji coś mi da. O, hipotermię mam. Mój organizm jest osłabiony z powodu zbyt długiego przebywania w niskiej temperaturze. O. Wybornie. Syrop klonowy. No to w końcu to Kanada. To jest dziwne, że dopiero teraz spotkaliśmy syrop klonowy. Siema, macie tu coś ciekawego? Ja mam hipotermię. Ja mogę wziąć. Zobaczymy. Wetr może być spoko. Raczej koszula w kratę odpada. To węgiel! No to węgiel to weźmiemy, bo jako paliwo się przyda. Zdecydowanie tak. Tutaj pobierzemy to drewno. Krzesło raczej nie chcę przerabiać. Dobra. Prosto i w lewo. Chyba że tutaj sobie rozpalimy ognisko i ściągniemy z tego jelenia żarcie. No brzmi, kurczę, brzmi jak dobry pomysł ogólnie. Co, będzie git, no tak mi się wydaje przynajmniej. Spróbujmy, 55%. Kurde, nie udało się. No, czemu ja ciągle wyrzucam mięso surowe wilka? Ty, a czy wilk zje surowe mięso wilka? No pewnie tak. Nie no, to jest czwarty raz, kiedy odpalam ogień. Mam jakieś giga mega pecha, no. Come on. Mamy 55%, statystycznie to jest... Wiecie, że trafić przy 55% 4 razy nie, to jest naprawdę marna szansa. To jest... To się jakoś... Jak to się liczy? Zapomniałem, jak to się liczy. 44 przez... Nie... Nie wiem, jakoś to się liczyło, te prawdopodobieństwa. Pół razy pół? To coś takiego chyba. Pół razy pół. I wtedy ci wyjdzie. To będzie jakieś... O, nie dużo to będzie. 5% chyba. Coś takiego? Nie wiem. Nie wiem ile, ale wiem, że tak to się liczy jakoś. Prawdopodobieństwo, ile razy pod rząd masz szansę na trafienie czegoś. Bo na przykład szansa, że raz trafisz 50...
raz trafisz jakby... O kurde, muszę się kimnąć. Dobra, kimnijmy się przez chwilę, czekajcie, bo dodaję tu badyli i lewle. Ty, to ja mogę stakować sobie to na maksa? A co jak dodam węgiel? Ja tak mogę robić, ja myślałem, że to jest maksymalnie 2 godziny mogę. Dobra, kurwa, tak bym ja wiedział od samego początku. 5 godzin? No dobra, to idę spać. Najpierw. Bo ogólnie szansa na to, masz 50% szans na tego. Na to, że trafisz jeden raz coś, no nie? To szansa jest 50%. Jeżeli masz, powiedzmy, na przykład monetę, nie? Że jakby wylosujesz reszkę dobrze, to masz 50% szans. Ale na to, że zrobisz to 2 razy pod rząd, już masz 25% szans. Nie 50 za drugim razem. Woda. I jedzenie. Dobra, królik. Zjedzmy to mięso przede wszystkim. A i w ogóle tutaj sobie najchętniej ugotował mięso. Świeże mięso wilka. Przygotuj posiłek. Świeże mięso wilka. Dobra, przez godzinę się to będzie robić. To idealnie... A nie, tylko 18 minut tylko będę to mięso ciągał? Mega mało. A i wodę musimy się napić. Chwila, stop, woda. Przerwa. Pij. Kubek kawy? No możemy kubek kawy. Albo nawet i 2 możemy. Mogę 2? Mogę. A to mi odda energię, jak 2 wypiję? This pack is getting kinda heavy. Nie wiem, spróbuję. Jest tak na mniej więcej końcu oka. Tak, dodaję, no. Jak piję, tym więcej piję, tym więcej dodaję. Kurde, zaraz się zrobi to mięso, ale to ogólnie to jeszcze bym się kimnął godzinę. Zróbmy coś takiego. I zróbmy survival, zróbmy łóżko, śpiwór, zróbmy tak i śpimy. Powinno się nie spalić mięso do tego czasu. Oj, wichura. Dobra, git, zrobione. Hipotermię mam nadal? Mam niestety. Muszę jeszcze 5 godzin zostać w ciepłej temperaturze. No ale to teraz bym się udał do domu, więc sorry, memory. Mam nadzieję, że mi się progres nie zresetuje. Boka. A nie, nie zresetował się. Okej. I giduwa. Dobra, tutaj jest ten domek. To jest to stare domostwo rodziny Spence. Spence. Zobaczmy, co tu się dzieje. Pozbieram badyle, bo one są w sumie teraz przydatne. Bo tutaj będziemy musieli często pewnie robić sobie samemu ogniska. Raczej nie będziemy mieli okazji za bardzo tutaj spotykać jakichś postaci fabularnych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pusty plecak. Dobra, dobra. Ile, jaką ja mam temperaturę odczuwalną? A, 1 stopień. Hit. O kurde, już naprawdę się robi ciężko. Znowu jestem mega przeciążony, nie? I o cię kryńca, to życie survivalowe. No dajcie mi większy plecak, bo nie wyrobię. A tam już widzę wilka, z którego mięsa mogę ściągnąć. Łe, ty, to... To chyba było kiedyś, kurwa, domostwo. Ja tu myślałem, że ja tu... Chodź tu, kurwa, bo mnie denerwujesz. Nie trafione. On się nie boi? Czemu on się nie boi? No kurwa, nie mogę trafić, jak tu? On rusza, no to... Nie schowasz się. Mam cię, gagatku. Dobra, tylko co z tego, że ja go mam, kurwa, jak zaraz zamarznę. Stop. -1 odczuwalne, niedobrze. Dlaczego? Bo mi przemakają rzeczy się, bo jest śnieżyca. Dobra, weźmy go opier... Nie no, nie mogę go przecież opierdolić. Nie jest dobrze, widowie. No przydałoby się zrobić z niego jakby użytek, no nie? Ale... No ale niestety obawiam się, że ciężko może być. Nie
jeżeli chodzi o spożycie, o przerobienie i trzymanie tego mięsa, w sensie. Po prostu nie daję rady. Jeszcze jestem mega, kurwa, giga zmęczony, bo ja myślałem, że to domostwo to tu będzie, wiesz, rodzinka cała, nie? Czy coś. Tak średnio chyba. Znaczy kiedyś to może i rodzinka była. W istocie. Nawet może ze dwie były rodzinki. Ale to trochę oszukany zostałem, bo już bym, kurwa, zdążył tam przejść. Już by nie było żadnego problemu, nie? To sobie stwierdziłem, że świetnie, świetnie, pewnie. Chodzę sobie prawo, lewo, zajebiście będzie, no. Genialny pomysł. Buty wojskowe? Mam te buty takie. Nie, mam przyzwoite buty górskie. Które będą lepsze? Pewnie te buty górskie będą lepsze. Tak. Mega zmęcza... O! O, to już chyba fajne. Pokaż. Wydaje mi się, że jak to będzie ulepszone, to będzie kozackie. To na razie zachowajmy to weku. Dobra, ognisko trzeba zrobić jak najszybciej. Spoko, mamy tu mega dużo drewna, więc... Mod do obróbki metalu. No muszę to wziąć. Muszę po prostu. Weźmy węgle. Słuchaj. Trzeba zrobić ognisko, nie? Tak jest. Mam ostatnią podpałkę? Nie, mam jeszcze kilka, dobra. 75% na to, że się uda. Powinno być w porządku, bo tutaj chyba wiatr nie wieje, więc... No nie wiem, ja mam dzisiaj jakiegoś mega giga pecha, nie? Coś jest nie tak. Dobra, jak mi się teraz nie uda, to wygram w totolotka. Chociaż nie postawię kuponu. O. Ktoś mi przypadkiem wpłaci na moje konto... milion tego, jednego bitcoina. No i teraz to się uda, no jak? To o tych chłopie. Choćby 1% było, jak już powiedziałem takie rzeczy, to tasy się musi udać. Rękawice ochronne, okej. Tu jest jeszcze węgiel, dobra. Pododajmy to wszystko, te węgle do... te drewna cedrowe do ogniska. Drewno jodły. Może być, węgiel. Dobra, 5 godzin, wytworzone ciepło całkiem duże. Będzie dobrze, tylko ja teraz nie mogę, kurwa, stąd wyjść, nie? Dobra, jest tak, możemy wyjść. Cyk, 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 będzie dobrze, będzie dobrze. Tutaj jakiś pojemnik. A, nam się mega chce spać, więc ogólnie wydaje mi się, że idziemy w kimę, nie? Pakujemy się w kimalski i tutaj sobie porąbiemy tutaj te drewna chwilę później. Dobra, jak tu się... Oj, nie, ten przycisk, jak tu się wstawało? Cyk. Dobra. Teraz pyk, survival i śpiwór. Spróbujemy się kimnąć. Dodałbym paliwa tak, żeby się tu ostro paliło przez bardzo długo. Najlepiej 10 godzin i później bym się te 10 godzin kimnął i odzyskał siłę. Powinna być git. Dobra, jest w miarę w porządku, bo ja teraz będę mógł sobie jeszcze przygotować posiłek, zrobić to mięso. Pyk. Przygotuj, nie, weź pochodnie, kurde. Dodaj paliwo, pochodnia. Dobra, dobra, przygotuj posiłek, pyk. Dobra, i teraz ile to się będzie robić? Jedną godzinkę elegancko, dobra, to my sobie w tym czasie porąbiemy tutaj. Na przykład... skrzyneczki. A wody, musimy się napić, wody. O kurde, nie mam wody, mam tylko grzyby. Herbaty z grzybów. Kurde, wilki. Ale one się chyba boją ognia, prawda? Prawda? Kurde, nie mam wody. Dobra, muszę się napić tej herbaty. Zaraz umrzemy. Dobra, 20 minut, 30 minut. Dobra, no to porąbmy jeszcze jedną skrzyneczkę. 30 minut idealnie, czyli będą już mięska gotowe. Git. Dobra, najlepsza obrona, znajdź leśniczówkę. No tak, to właśnie tam chyba idziemy, nie? Ugotowano mięsko. Ugotowano, dobra. I teraz wodę by się ogólnie przydało robić, zrobić. Wodę 2 litry, tak, przygotuj posiłek i tutaj by się przydało jeleninę zrobić. Dobra, i robimy drewna, no nie? Co jest?
Nie, to jest chyba żart, że jak ja... To jest żart, że jak ja porąbię skrzynki, to z nich może wypaść różne rzeczy. Czemu ja dopiero teraz się dowiedziałem o tej mechanice? Deski też mogę porąbać i o, ci kręca. A, godzinę jeszcze do zagotowania, o kurwa. Nie no, jest niedobrze akurat. Jest sejfik, dobra, spróbujemy sejf otworzyć. To mega dużo trwa, długo trwa. Zazwyczaj widzowie, więc ja tutaj wam zatrzymię nagrywanie. Dobra, mamy to, otwórz. Pewnie siano. Amunicja, to spoko. Rękawice królicze. Nie wiem, zobaczymy. No i teraz jedzenie, karma dla psa. No to jest kurwa niezła akcja. Dobra, już mamy za dużo jedzenia. Już nie polujemy na żadne wilki. Teraz tylko wracam. Nie możemy strzelać. Bo jest niedobrze, widzowie. 30 minut zanim się wodę zagotuję. No to teraz ta. Teraz może bym kawę sobie zrobił w sumie. Kawa akurat spoko, że wziąłem, bo to się przyda do, żeby tego nie. A nie mam wody na razie. No to. No racja. No nie wiem, poróbmy. A tutaj patrzyłem? A nie patrzyłem jeszcze do apteczki. No dobra, to porąbmy deskę. Nie wiem po co. Już? Nie, jeszcze nie. Coś na górze jest? Pewnie jest. To po co ja te deski w sumie psuję? Czekaj. Ja cię kręca. A tu łóżko normalnie było. Ja śpiwór chłopie rozkładam. Mogę porąbać smogę, ale nie chcę porąbywać tego na razie. Chciałbym deskę porąbać jeszcze. Żeby tak idealnie sobie skipować czas. To jest mega open. Gdzie jeszcze 7 minut, to my pyk deseczka. Idealnie powinno być. Dobra. Zabierz. Jest lipa, bo jesteśmy mega przeciążeni. To o całkiem dużą ilość kilogramów. Także. No co widzowie, jest przypał trochę. Jakiś plan? Plan jest taki. Już wam mówię, jaki jest plan. Zobaczyć, czy te rękawice są lepsze. Są lepsze i to dużo. O, te królicze jakie OP. Nie, które są bardziej open? Poczekaj, bo tu się czasem to buguje niestety. Dobra, 07, a 36. Kurde, nie wiem, mocno rękawice ochronne. Nieporęczne, ale bardzo ciepłe. Nie wiem, które rękawice będą lepsze. Wydaje mi się, że ostatecznie te będą lepsze, tylko żeby je naprawić potrzebowałbym skóry. Więc robimy coś takiego. Załóż te rękawice. A te, no, wywalimy, nie? Po prostu. Upuść. Co my tu jeszcze zabraliśmy ciekawego? Kurtkę zabraliśmy. Możemy ją naprawić. Będzie to trwało godzinę i 16 minut. Więc dodajmy tutaj drewno. Dobra. I spróbujmy naprawić naszą kurtkę i zobaczyć, czy będzie lepsza. Wydaje się, że lepsza będzie, więc... No więc naprawmy. Będzie trzeba to na dwa razy naprawić. A nie udało się? O, 95% i się nie udało. No pewka. Jakby miało się udać. Mi miałoby się udać, gościu. Dobra, to może zbierzmy z tą suszoną skórę, nie wiem po co mi. Ale może się przyda do napraw właśnie. I tutaj jeszcze z tych rękawiczek może tkaninę zbierzmy. Mam też tylko suszona skóra. Ja bym potrzebował tkaniny akurat. Ale mam suszoną skórę za to. Także jak potrzebujesz tkaniny, no to akurat nie ma tkaniny. Pieprzona gra. Tutaj chyba z tej kosuji będziemy mogli chyba zebrać tkaninę. A i się muszę napić, bo zaraz umrę. Survival. Możemy w sumie ten napój winogronowy na razie sobie walnąć. Dobra, i teraz możemy dopić wodą. Dopić picie, które piliśmy.
Ale niestety z tego co zebrałem, to zebrałem tylko jedno tego, nie? Jedną tkaninę, ja bym ze dwa nawet potrzebował, a łącznie to razem cztery w sumie. Nie wiem czy to nie jest tkanina, nie, to jest złom. Z tych butów raczej tkaniny nie dostaniemy. Z tych butów dostaniemy odmrożone stopy, jeżeli będziemy je nosić. Ale tak generalnie to byśmy dostali skórę. Wydaje mi się, że z tej czapy jeszcze będziemy mogli. Zebrać tkaninę. Tak jest. Tylko potrzebowalibyśmy jeszcze dwie, ale to myślę, że znajdziemy gdzieś po drodze w jakichś innych domkach, więc chyba okej. Czynności napraw. Poka. No na razie jest kurde gorsze, ale ogólnie to będzie chyba lepsze na 90%. Tak, ja bym to ogólnie założył teraz. A to, które to jest lepsze? To jest lepsze, co ciekawe, niż to. Jak możliwe, jak to możliwe, że nowa kraciasta kurtka jest gorsza od kurtki miejskiej? Ta wygląda dużo bardziej OP. No ale faktycznie jest gorsza. No dobra, no to... to wykonajmy z niej tak zwaną tkaninę. O, trzy z niej zbierzemy tkaniny. Dobra. Dobra, dobra. I teraz założę sobie tą kurteczkę, tak jest. I teraz jeszcze ją naprawimy. Cyk. Prawda? Czy nam się uda przy 95%? Oczywiście, że tak. Dobra, i co, jest faktycznie lepsza niż tamta? Lepsza jest, bo tamta dawała 2,5 stopnia i 2,5 tego chyba, a tutaj daje 3,3, więc kituwa. Dobra, ogólnie jest nam mega ciepło, więc spoko. Jesteśmy mega przeciążeni, więc nie spoko. No natomiast ja muszę zadupcać z tym drewnem i tak dalej. Musimy widzowie tak iść, w pewnym momencie znowu będę musiał rozpalić ognisko i co zrobię wtedy? Nie, nie, dobra, nie. Nie ma szans, że tak idziemy. Wywalam to wszystko w pizdu. Nie da rady tak iść. Tak będzie git? No nadal jest, nie jest dobrze, ale lepiej niż było. Dobra, musimy iść w... A, znowu my pod mapę klikam, niedobrze. Musimy iść w tamtą stronę. Czeka nas daleka podróż. Chyba bardzo nudna podróż i daleka. Ale to tak zawsze jest, widzowie. Jeżeli widzisz, że cel jest daleko, to musisz sobie stawiać małe kroki. Musisz powiedzieć sobie, nie przejdę całą drogę, a przejdę 10 minut. W tym wypadku przejdę do tamtych tych. Do tych trzech tutaj sosenek. Czy co to tam jest? Chyba to nie są sosny. Bardziej jakieś takie inne iglaste... drzewa. Nie znam się na drzewach. Znam tylko sosnę. Jak jest jeszcze... Jałowiec chyba jest iglastym drzewem. Ale to jest taki bardziej ozdobny, taki, które ludzie na drzewach sadzają. Teraz się zorientowałem, że ten czerwony pasek to jest pasek, który nam w prawym dolnym, który nam znika i nie możemy dzięki temu tyle biec, ponieważ jesteśmy przeciążeni. Jakby to się lokuje. Tym więcej kilogramów przeciążymy, tym ten pas... O kurde, klawisze stałe. O! Zawrotka, kolego. Nie wiem, tak broń akurat mi się wyciągła. Ogólnie to wolałbym nie strzelać z broni, ale... No, ale tak się wyciągła. Chciałem mu strzelić tym właśnie, no. Tym racą. No, strzeliłem. Kurde, tak szarżował na mnie. Ty, a ja przecież wyrzucam łuski, prawda? I mogę je później pozbierać? W teorii chyba mogę. A, mogę! O, faktycznie, no tak, mogę przecież się przydać do nowych nowej amunicji wytworzenia.
O ile poznamy takie techniki survivalowe. Kurwa no, no ale was pojebało coś? Zawrota, nie? Co ty robisz, gościu? Kurwa, jaki to jest mega dużo tych wilków, dobra. Ja mam przygotowaną racę, bo nie ma co tych strzał marnować, one będą przydatne może na niedźwiedzia. I ogólnie też race, te które strzelają, to też na niedźwiedzia się przydadzą. Bo one też odstraszają niedźwiedzia, tak przynajmniej przeczytałem. W poradniku. Chyba. Nie no, czytałem na temat... Nie pamiętam czego. Nie. A, oglądałem filmik odnośnie... odnośnie zabijania królików pułapką. I ziomuś tam chyba przypadkiem sprzedał mi informację, że właśnie ta raca też odstrasza niedźwiedzia. Tak ogólnie to staram się sobie za bardzo nie spoilerować i grać z flow. I raczej polegam na swoim własnym umyśle. Giga potężnym umyśle, 300 IQ. Nie potrzebuję żadnych poradników do gier. Coś czuję, że tu spadniemy. Do wody, zaraz. Dobra, udało się. No to już jesteśmy tutaj przy końcu. Ogólnie mogę odwiedzić w sumie te wszystkie wieże. Obserwacyjne, no ale już kij w to. Jakbym nie był przeciążony, to bym odwiedził. Ale no... Chyba ogólnie muszę być przeciążony, bo... Bo co? Bo nie umrę z głodu przynajmniej. Zawsze tu jest cały czas ryzyko jakieś, bo jeżeli nie jesteśmy przeciążeni, no to szybciej chodzimy i możemy szybciej na przykład pozyskać jedzenie. Ale jednocześnie możemy szybciej umrzeć, bo jesteśmy przecież... mamy braki w ekwipunku, jeżeli chodzi o jedzenie, nie? Jeżeli za to mamy za dużo jedzenia, no to nie możemy na przykład odpalić ogniska, bo nie mamy wystarczającego miejsca w ekwipunku, żeby pomieścić tutaj na przykład drewno. Także tutaj jest zdrowy balans bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o tą grę. Najmniej jednak znaczące w tej gierce jest... no, lampy i tak dalej. To są najmniej znaczące rzeczy. Flary. Szczególnie teraz, kiedy mamy broń. Ale jedzenie, woda przede wszystkim. Jedzenie... Nie no, wszystko tu jest ważne. Chciałbym tylko tutaj jeszcze pochodzić chwilę i zobaczyć, czy nie ma tutaj czasem... czegoś ciekawego, ale nie wygląda na to. Dobra. Idziemy do tego tunelu. Mówiłem, że ta droga jest mega... Zobaczcie, skąd w ogóle przyszliśmy. Że to będzie mega... Ło kurwa, gdzieś stamtąd, gdzie zaznaczam teraz flarą. Mega daleka droga, nie? Ale tak jak mówiłem, małymi kroczkami, nie zwracać uwagi i zaraz będziemy na miejscu. Osman, zawsze działa to, no. Jeżeli sobie, słuchajcie, ja na przykład jestem takim gościem, że jeżeli pomyślę, co mam do zrobienia jako ogół, no to jedyne, co chcę zrobić, to skoczyć z dachu. Nie będę ukrywać. Natomiast kiedy sobie to rozłożę później na takie małe czynniki typu... Okej, najpierw załatwię sprawę 1, czyli pójdę do sklepu. Potem załatwię sprawę drugą, czyli nie wiem, wpłacę sobie pieniążka. Potem załatwię sprawę trzecią, pójdę do okulisty. Potem czwartą, przyjdę do domu, nagram odcinki. Piątą, zmontuję odcinki. Szóstą, wrzucę odcinki. Tak po kolei po prostu nie myślisz o tym, ile rzeczy masz do zrobienia dzisiaj. Tylko raczej sobie myślisz o tym, o jednej sprawie, jednego, na jakby... Jedna sprawa cię teraz interesuje. O,
Czyli na przykład ja mam mega też na przykład, znaczy dużo rzeczy nie mam dzisiaj do roboty, ale chodzi mi o to, że jest kilka spraw, które warto by było się zająć na przykład teraz też, ale jeżeli sobie to rozkładam właśnie typu teraz nagrywam odcinek i nic więcej mnie właściwie kurczę nie interesuje. Ja, co? Ale daleka to droga jest, o kur... Przecież ta mapa jest gigantyczna, kto to kurwa robił? Jo, ci kryca, no przecież to jacyś to za pojebanym trzeba być, no. Pojebani to są ci youtuberzy, co nagrywają to wszystko bez cięć. To oni są pojebani. 60 odcinków jak chłop chodzi. No, to trzeba być nieźle świrniętym, nie? Żeby to oglądać, żeby takie coś nagrywać. Przynajmniej dla mnie, chociaż każdy... Każdy lubi jakiś inny rodzaj rozrywki, ale umówmy się, dzisiejsza młodzież, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. No i ja też w sumie, bo do tej młodzieży się raczej zaliczam, chyba. Raczej lubimy takie szybkie rzeczy, które się dzieją, no nie? A nie takie powolne chodzenie. To jest właśnie taki to są typowe gameplaye lata 2015-2016, tak wyglądał wtedy YouTube. Przychodził ziomuś z wielkim pryszczem na czole. Broda mi mówił ta. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie ogramy kolejny odcinek z gry The Long Dark. Tak, tak, no ta pauza to jakby jest nadal interpretacja tamtego gameplaya. Odpalmy sobie mapę. Chyba musimy udać się do najlepszej obrony. Nie, to się tak nie nazywa. Do jakiegoś domku, a misja się nazywa najlepsza obrona. Jeszcze później 10 minut i nic nie gadał. Typowy gameplay. A mimo tego i tak sprawiało to nam radość. No bo innych gameplay nie było. Generalnie nikt inaczej nie nagrywał za bardzo. Każdy raczej właśnie w taki sposób, więc... Tam mieliśmy narzekać. Konar cedru. O kurde. Ty konar. Nie chcę zapłonąć, ale nie chcemy tego konara. Mam swojego. Ty, to jak ja się tam dostanę na drugą stronę? Chyba muszę tamtędy, nie? Tu w prawo jakoś musimy iść chyba. Osuwisko. Okej. Kurde, no ja bym chciał tam dotrzeć w dzisiejszym odcinku. Słyszę wilka. A chyba nie do nas ten wilk. Chyba gdzieś na dole za dyma się dzieje. No nie wiem jak się tam dostać w sumie. Tędy? No koło tak trzeba tutaj w prawo, na dół zejść i tak dalej? Kurde, nie wiem w sumie. A spróbujmy iść w lewo. Bo nie chcę tego zepsuć. Bo tutaj raczej nie, nie? Nie, no tutaj nie wejdę. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy tędy poszli. Nie, nie, nie. O kurde, zbugowałem się. O nie, nie, proszę. Dobra. Kurwa, najgorsze jest to, że w tej grze nie da się skakać. Jeżeli już się zbugujesz, to już się nie odbugujesz, nie? Nie da się nawet podskoczyć. Mechanika skakania jest super właśnie na takie duże gry z tego względu, iż się nie zbugujesz. Bo będziesz mógł sobie podskoczyć. Bardzo ciężko się wtedy zbugować. I dużo łatwiej odbugować, jeżeli już się zbugujemy. Jeżeli taki chodziak jest mocny, jak tutaj ta giereczka, to... Ciężko się potem odbugować. Chociaż przyznam szczerze, że nie zdarzyło mi się jeszcze zbugować w tej gierce, więc... Po co mechanika odbugowywania, jeżeli się jeszcze nie zbugowaliśmy? To też racja. Chyba nie tędy. No, chyba nie. Pozbierajmy sobie te owoce dzikiej róży na herbatę. W końcu wykonam tą misję, mówię wam. Tylko jeszcze muszę znaleźć grzyby i będzie dobrze. Nie no, tam się... Musimy się na drugą stronę przedostać, ale to chyba nie tędy. Musimy znaleźć grzyby i zrobić ze dwie herbaty i już będzie cacy.
Będzie... I need to lay down. Kurde, nie ziewaj. No i chuj. Zaraził. Ja nie wiem jakim cudem to tak działa, że w sumie jeden ziewa i później drugi ziewa zaraz koło ciebie. Nie wiem w sumie co w tym jest. To jest strasznie dziwne, nie? Mega. Mega giga. Dziwne też jest czkawka, ponieważ nie posiada żadnej... A, tędy mogę sobie zejść. Czkawka to taka ciekawostka z tego co czytałem. Ała. Ale mi coś do oka. Nie posiada żadnej funkcji oprócz denerwowania człowieka. I wszystkich naokoło, więc... Więc nie wiadomo po co jest. Tak samo jak nie wiadomo po co macie te zmarszczki na palcach. Podobno może była taka teoria, że są one po to, żeby chwytać dobrze rzeczy, nie? Tak jak macie opony na przykład, no to jeżeli pada deszcz, to na przykład Formule 1, a on królika chce zabić. Czekaj, źródło światła, flara. A, on się skupi na kim? Na króliku, na szczęście. Gnoju! Aha! W Formule 1, jeżeli nie pada deszcz, to... to oni mają takie opony, takie bardzo śliskie, to znaczy nie mają jak normalne opony, tylko takie... takie... bez tych takich cięć w oponach, jak mają normalne opony. A natomiast jeżeli zaczyna padać, to się robią takie wcięcia i wtedy przyczepność się zwiększa, jeżeli oczywiście pada. I myślano, że właśnie te takie na palcach, co mamy po tym, jak na przykład za długo siedzimy w wannie, te takie wiadomo, to że są właśnie po to, żeby nam zwiększyła się przyczepność, ale potem się okazało, że w sumie się nie zwiększa. Nie mam zielonego pojęcia po co są. Znaczy no teoria jest, żeby zwiększyć przyczepność, ale to nie działa, więc... Zresztą ja te badania czytałem kilka lat temu, więc może już się coś zmieniło. Ale mnie to mega interesowało, czemu kurwa, że... mamy takie coś. No bo każda ogólnie funkcja w organizmie czemuś służy, no nie? Profesor Mike Wazowski, witam serdecznie. No ale tak jest, że każda jakby funkcja w organizmie czemuś... Nie wiem, że ja tu na marne szedłem. No... Kurwa, to którędy ja mam iść? I to jak mam się przydostać na drugą stronę? Kurde, no nie dostaniemy się tam, nie widzowie? Każda funkcja w organizmie czemuś służy i po coś jest. Na przykład, no wszystko właściwie. Każda rzecz, tu nie ma żadnej, nie mam jak się wspiąć. Była nam kiedyś potrzebna, dlatego mamy taką funkcję. Natomiast no ta jest akurat bez sensu właśnie. I to jest najdziwniejsze. Może to jakieś pozostałość po przodkach. Dobra widzowie, no zakończymy tutaj odcinek, bo ja naprawdę myślałem, że nie wiem, że tędy może na górę dojdę. Ale no, widzę, że czeka mnie dużo dłuższa podróż niż sądziłem. Muszę się dostać do kolei stacji napraw, a potem udamy się do tego domku. No, zrobimy to w kolejnym odcinku, ja już sobie tam przejdę w międzyczasie, żeby wam oszczędzić trochę drogi i następny odcinek już zaczniemy tutaj od kolei stacji napraw. O! Siemano. Witam serdecznie. Srugnoju. One mnie mocno chyba wyczuwają ogólnie. Tak, ja mam mocny zapach od siebie, bo mam mega dużo mięsa przy sobie. No dobra widzowie, dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Możecie zostawić lajka jednego. I my widzimy się jutro. Jak zawsze. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.